Dobry wieczór, szczęść Boże. Ja nazywam się Konrad Janik, to jest Polski Punkt Widzenia. Dziś gościem naszego programu jest dyrektor Centrum Życia i Rodziny Marcin Perłowski. Dobry wieczór, szczęść Boże. Dobry wieczór, panie redaktorze. Szczęść Boże, panu szczęść Boże państwu. Fala tylko dla dorosłych, dzieciom wstęp wzbroniony. Tak reklamuje się Łódzki. Aquapark. Sprawa wywołała burzliwą dyskusję w sieci. Czy to wykluczanie dzieci z przestrzeni publicznej? Oczywiście jest to jeden z wielu przejawów, ale najpierw, zanim zaczniemy o tym mówić, to można sobie zadać pytanie, co by było, gdyby Aquapark stwierdził nagle, że. Piątki nie są dla osób z podwyższonym BMI, czyli dla osób otyłych, albo że na przykład we wtorki... Idźmy, idźmy dalej, że piątek nie dla Żydów, piątek nie dla to... czarnoskórych, przywołuję, albo nie dla osób LGBT, przywołuje specjalnie te przykłady, bo wydaje się, że one wywołałyby być może nawet i międzynarodowy skandal. Dokładnie, no wyjął mi to pan redaktor ZUS, bo ja chciałem powiedzieć te kolejne przykłady, gdybyśmy szli w kontekście pewnego rodzaju mniejszości. To jest, jest to jeden przejaw. Znaczy jest to tym bardziej bulwersujące, bo Ufakła Park jest jednostką zarządzi jednostki publicznej. Gdyby to robił jakiś prywatny przedsiębiorca, no to byłaby to jego decyzja na temat tego, czy może sobie wpuszczać na swój basen dzieci czy osoby otyłe, czy Żydów, czy Murzynów i jak dalej jakich powiemy. Ale m, tutaj mamy sytuację, że jest to jednostka publiczna, która zabrania dzieciom wstępu, do, dostępu do pewnego rodzaju usług. I no właśnie, i czy instytucja y, publiczna y, powinna robić takie rzeczy? Otóż y, można by tutaj rozważyć, mamy jest coś y, takiego zapisanego w prawie, jak dyskryminacja ze względu na wiek. Bardzo często myśli się o tym, głównie w kontekście tych osób starszych, tak? to jest tak zwany ageism, czy tam wiekizm, jak to tam się e, dzisiaj nazywa, w kontekście ich pozycji na rynku pracy, pewnego rodzaju dyskryminacji ich kompetencji ze względu na to, że są osobami starszymi, a tymczasem mamy tutaj sytuację pewnego rodzaju odwrotną, mamy dyskryminację ze względu na wiek, e, na podstawie pewnych, e, Stereotypów na temat tego, jak się zachowują dzieci, więc można rozważyć tutaj e, i czy sięgnięcie o pewne środki prawne. I to, jeżeli którzy, znajdą się rodzice, którzy będą zbulwersowani tego typu e, podejściem e, łódzkiej, e, łódzkiego zarządcy, no to myślę, że jest to do rozważenia. Jeżeli chodzi właśnie o stereotypy, to ogłoszenie zostało opatrzone fotografią dziecka. Na tym zdjęciu dziecko. Nawet nie płakało, ale wręcz krzyczało, wydawało się nieznośne. No, chyba to nie był y, przypadek, tylko celowy zabieg. Tak, ja nie ukrywam, że jak zobaczyłem ten plakat, to akurat mam takie pewne skojarzenie z tym, że no, jak kupuje się takie środki na myszy. No to tam też jest, myszy są tak w rogu przekreślone, pokazane są jako taki wróg, i tym Tak, albo w tym często kontekście. Jakieś na insekty tak, sekty tak, tak. czy są spray na insekty, ale tutaj no to wiadomo, że jest to świadomy zabieg, tak. Ale też pokazuje pewien, pewien trend. Anty wykluczania dzieci z przestrzeni publicznej. Tak, wiadomo? bo są już na przykład hotele, które przyjmują tylko gości dorosłych. Są organizowane specjalne wycieczki przez biura podróży, które również dedykowane są tylko dla osób dorosłych bez dzieci. Pan dyrektor wspomniał na początku, że gdyby chodziło o prywatną firmę, o prywatny o prywatny basen, aquapark, no być może to oburzenie było mniejsze, ale pytanie, czy w związku z tym, jakie mamy problemy demograficzne w Polsce, no ale także ze względu na to wykluczanie, czy nawet prywatny przedsiębiorca mógłby, czy mógłby, czy powinien dopuszczać się takich akcji? Moim zdaniem nie powinien. Mówimy, to jakby bardziej wersujące było to, że jest to, jest to zarząd publiczny. Ale moim zdaniem nie powinien. Mamy, jak e, pan redaktor zauważył, w kontekście demografii, e, mamy bardzo duży problem z dzietnością. I, e, Który w będzie opinii, się chyba pogłębiał. Tak, tak i w opinii, w opinii wielu ekspertów jest to problem wynikający e, nie tyle z dobrobytu, jak to się tak przyjęło, że e, uważa się, że no, Polacy mają pewne niewystarczające warunki mieszkalne, finansowe po to, żeby mieć dzieci. Yy, tak po prostu, tak badania pokazują, że po prostu tak nie jest. Jest to problem wynikający z pewnego rodzaju kultury. Yy, jakiś czas temu yy, na no, Nasza, y, moja koleżanka pisała taki artykuł właśnie, w którym skrytykowała bardzo mocno pewne podejście do dzieci jako właśnie do kaszojadów, czy do y, y, bombelków i innych. też bombelek, to chociaż, określenie raczej tak, takie tylko chodziło, sympatyczne. Że, tylko tutaj, znaczy nie chciałem, nie chcę używać tak może na łamach, na wizji takich najbardziej obraźliwych, ale wiemy, że tam... Chociaż akurat chociaż słowo, słowo bąbelek... Uważają, że, przez, nie przez o tak, tak bym powiedział. Tak. Tak, to tutaj Zwłaszcza o... w internecie to, to słowo określenie bąbelek wobec dziecka jest używane mm, sarkastycznie często. Tak, i czy tam niektórzy mówią, że pieszczotliwe trole i tym podobne. Oczywiście no bardziej chodzi o tworzenie takiej mentalności, że dziecko jest pewnym, pewną przeszkodą publiczną. tak, To znaczy, że obecność dziecka przeszkadza w. Tutaj w tym przypadku w pewnego rodzaju spokojnej rekreacji, czy przeszkadza w przeżywaniu urlopu, przeszkadza niektórym, przeszkadza w modlitwie. W, oczywiście nie mamy tutaj dostępu, znaczy zabronienia wstępu dzieci, dzieciom do kościoła, kościołów, ale no, zdarza się, zdarzają się takie przypadki i to wiem o tym, że ludzie na przykład nie biorą małych dzieci do kościoła, no bo nie chcą, żeby to dziecko krzyczało. i Więc widzę, że jest to taki pewien sposób kulturowej, Stygmatyzacji dzieci, który, z, tym, z którym trudno się po prostu zgodzić. Jeżeli chodzi o pewne takie kulturowe, obyczajowe podejście do dzieci, post łódzkiego Akwaparku został opublikowany na Facebooku. Gdy przejrzymy komentarze, to jest tam oczywiście wiele słów krytyki, ale gdy spojrzymy na reakcje, to wynotowałem sobie ponad 4, generalnie było ponad 7 tysięcy reakcji internautów. Ponad 4,5 tysiąca serduszek, ponad 1,5 tysiąca lajków i tylko 750 reakcji przeciwnych. No, trudno mi oceniać tutaj i yy, mierzyć to ilością lajków. Bardzo, bardziej wolę się odwołać do pewnych badań, które przeprowadzają ośrodki, ośrodki badawcze, które pokazują jednoznacznie, że większość ludzi nie decyduje się na dzieci właśnie ze względów to się nazywa sytuacją osobistą, tak, albo jest to kwestia własnej, osobistej niechęci, ale też jest kwestia wygody. Więc w tym przypadku akurat dotyczy to pewnej wygody korzystania, e, korzystania z basenu, no bo jeżeli wokół są dzieci, które jak wiadomo dzieci krzyczą e, bawiąc się w wodzie, no to będzie to dla innych osób bardzo e, im utrudniało przeżywanie miłego czasu w tej przestrzeni. E, zwracam na to uwagę dlatego, że e, jest to jeden z takich elementów, które tworzą taką kulturę niechęci do dzieci, i to się zaczyna już tak naprawdę od, takich, od, od samego początku. I mówię tutaj o pewnej kulturze medialnej. Jakiś czas temu mieliśmy taką dyskusję na temat kwestii dzieci nienarodzonych, gdzie nawet widzimy w pewnej kulturze medialnej sama kwestia porodu, rozpoczęcia ciąży. Jest już przedstawiana jako takie duże zagrożenie, prawda? że ciąża może być trudna, że wtedy kobieta się źle czuje, że e, mogą e, zdarzyć się trudne sytuacje. Poród jest czymś dla niektórych śmiertelnie niebezpiecznym, no bo jest. A z drugiej strony widzimy aborcję, która jest przedstawiana jako coś takiego, co by nie było niebezpieczne, co jest e, zawsze się znajdzie ktoś, kto to pomoże, to jest e, jak najbardziej można to robić. Więc widzimy, że ten problem. Zaczyna się, Zaczyna się u podstaw. Tak? I dalej jakby mamy pewien, pewne kształtowanie pewnej kultury, w której dzieci, niestety, zaczynają być stawiane, zwłaszcza w tym takim pierwszym okresie, kiedy one są trudne do opanowania, jako pewnego rodzaju takie zło konieczne. Ale zwracam uwagę, że wbrew pozorom to też jest taki powód, dla którego wiele osób, y wielu y małżonków czy y wiele kobiet. Nie decyduje się na posiadanie większej ilości dzieci, albo w ogóle na posiadanie dzieci. Stąd, a jak wspomnieliśmy sobie, no jesteśmy w y, czasie dużej zapaści demograficznej. I promowanie tego typu wzorców kulturalnych przez ośrodki publiczne jest wyjątkowo haniebne i naganne. Zmieniając wątek, ale pozostając w temacie dzieci, została zainaugurowana zbiórka podpisów pod obywatelską projektem, obywatelskiej ustawy w sprawie ograniczenia dostępu do pornografii. Pytanie pierwsze, takie trochę techniczne, kto stoi za tym projektem? Za tym projektem stoi szereg licznych organizacji społecznych, stoją za tym ruchy i wspólnoty katolickie zgromadzone w komitecie tejże inicjatywy. Jest to projekt bardzo, bardzo szeroki, to nie jest projekt jednej czy dwóch fundacji. Ale projekt bardzo, bardzo wielu organizacji, które widzą potrzebę zmiany, tego, zmiany obecnego prawa w zakresie dostępu dzieci do treści tak pornograficznych i widzą pewną możliwość uczynienia tego już, zmiany już tej jesieni, i nawet konieczność powalczania o to. Sądzi Pan, że znajdzie się społeczne poparcie? Według badań Fundacji Mamy i Taty ponad 80% ludzi uważa, że dostęp do pornografii przez osoby nieletnie, dla osób nieletnich powinien być ograniczony. Więc myślę, że społeczne poparcie się znajdzie. O tyle zaznaczam, że jest to temat trudny, bo jak niektórzy mówią, no Polak, Polacy często to, co jest pod pierzyną, to się zostaje pod pierzyną, i bardzo mamy taką wrodzoną. Zresztą chyba każdy, nie tylko Polacy, nie chce y, mówić o stereotypach, pewną taką niechęć do mówienia o sprawach intymnych. A jakby pornografia, wiadomo, łączy się ze sprawami intymnymi. Stąd wydaje mi się, że jest to temat, jest to możliwe do zrealizowania, patrząc na, y, jak pokazują statystyki i badania, ale jest to temat, który wymaga naprawdę dużego i szerokiego zaangażowania społecznego. Pytanie, czy to jest rola ustawodawcy, czy to jest rola rodziców, skoro większość popiera ograniczenie dostępu do pornografii dla małoletnich, dla dzieci. W projekcie, który chcemy, pod którym zbieramy podpisy, opiera się on na tym, że tutaj dostawca treści pornograficznych musi wprowadzić skuteczny sposób weryfikacji, który następnie będzie jego skuteczność będzie oceniana przez e, Urząd Komunikacji Elektronicznej i e, jeżeli okaże się, że jest to projekt, e, że tam nie ma skutecznej weryfikacji wieku, no to ta dana strona nie będzie mogła działać. Oczywiście A mogę tak temat... dopytać, jeżeli Aha. tak mogę od razu dopytać o kwestie techniczne, w jaki sposób y, miałaby być, y, miałby być weryfikowany wiek y, takiej osoby, która y, takie treści ogląda? No zwracam uwagę na to, że są tutaj, y, znaczy po, po pierwsze my w tym projekcie nie Bo pojawiły się już takie pomysły, nie, tylko były. Niektórzy podnosili obawy, że będzie publiczny rejestr, że rządzący będą wiedzieć, kto wchodzi na takie strony, a kto nie, i tak dalej, i tak dalej. Znaczy rejestr, tak, ale rejestr stron zakazanych bym tak powiedział, tak? Czyli stron, które są blokowane. Um, jakby my nie poddajemy w tym projekcie konkretnych rozwiązań dostawcom pornografii, ale wiemy, patrząc na rozwiązania, które są na przykład we Francji czy w wielu Stanach, w Stanach Zjednoczonych, tam są na przykład rozwiązania weryfikacji treści przez tzw. Tak podmioty trzecie. To jest, ja nie, to jest przykład, w jaki sposób można to zrobić. Znaczy, że ktoś weryfikuje swój wiek na stronie, która jest odpowiednio zabezpieczona, tam zostawiając swoje dane, a następnie, jakby sięgając po pewne rzeczy, no to weryfikuje się poprzez. Te, te stronę, tak? Więc te dane, jego dane są w pewien sposób zabezpieczone. Zwracam tylko uwagę odnośnie tego, co pan redaktor powiedział odnośnie rodziców, bo e, zgadzam się z tym faktem, że mm, rodzice najskuteczniej mogą bronić swoje dziecko przed pornografią, ale swoje dziecko. To znaczy, jest to bardzo duży problem, bo dziecko, rodzice mogą na telefonie komórkowym. Założyć swojemu dziecku odpowiednie blokady i ono może nie sięgnąć po pornografię, ale bardzo często jeden z pierwszych kontaktów dzieci z pornografią jest poprzez smartfona kolegi albo koleżanki. Więc a poziom świadomości w środowiskach rodziców powiem to z dużym takim zatroskaniem niepokojem, nie jest zbyt wysoki to znaczy odnośnie tego czym jest współczesna pornografia i jak wygląda przepływ y, informacji związanych z pornografią pomiędzy dziećmi no to czym jest współczesna pornografia według ekspertów tak, tylko, tak może ja tak powiem... tylko przepraszam że, że przerwę, ale mm, gdzieś tam w, w popkulturze w Polsce e, e, mówiło się swego czasu o tzw. tak zwanych świerszczykach i się... mówiło się o tym tak trochę żartobliwie tak, a przecież pornografia to poważny temat Powiem tak, byłem na takim poważnym spotkaniu, na którym ktoś powiedział, że jest dużym sukcesem, że nie ma pornografii na stacjach benzynowych, że nie ma już tych gazet. Tak? No, myślę, że jeżeli ktoś by tak powiedział 20 lat temu, no to byśmy mu bili brawo i byłoby to dobre stwierdzenie. Ale obecnie pornografia jest przede wszystkim dostępna na jedno czy trzy dwa kliknięcia poprzez smartfona w internecie. Jak wskazują eksperci, obecna pornografia to nie jest pornografia, tak jak pan redaktor powiedział, świerszczykowa, bo taką, tak gdzieś tak, takie hasło w, myślę, że krąży w pewnej mentalności. To jest pornografia oparta na przemocy, na poniżaniu drugiej osoby, na pewnych ryzykownych zachowaniach seksualnych, bym powiedział. Jest to coś, kiedy dziecko trafia na taką pornografię, no to ona trafia od razu praktycznie w, w, w taki nurt, bo to jest obecnie najbardziej popularny nurt, tak wskazują eksperci. A konsekwencje są? No Konsekwencje są tragiczne, bo po pierwsze możemy mówić tutaj o nałogu, dlatego nasza kampania nazwaliśmy ją stop narkotykowi pornografii, ale też e, o wielu konsekwencjach, które mają. E, no, możemy mówić o konsekwencjach z jednej strony psychologicznych, tak jak, jak wywołuje nadmiar e, trwanie w nałogu, jak zmienia nadmiar dopaminy, kwestie płatów mózgowych. Nie chcę za bardzo w to wchodzić, bo to więcej Państwo znajdą na stronie Stop Narkotykowi Pornografii, takich różnych ciekawych artykułów na ten temat, ale z jednej strony to jest to, a z drugiej strony, no to jako katolicy musimy wiedzieć, że no jakby jest to grzech ciężki i podwołam się tu do myśli świętego Jana, do snów świętego Jana Bosko, e, który wprost mówił, że najwięcej go podopiecznych szło do piekła przez grzechy nieczyste i nie możemy, jakby w tej argumentacji pomijać tego. Mo wiadomo, że kwestie wpływu na życie seksualne takiego człowieka w przyszłości są ogromne, ale też i na kwestie rozpadu rodzin. Chciałem właśnie zapytać o to hasło Państwa, kampanii stop, narkotykowi, pornografii. Rzeczywiście te treści działają jak środki takie uzależniające tak, środki to, psychoaktywne. Tak, niektórzy uważają, że po prostu kiedy ktoś. Yy, Poziom wydzielanej się dopaminy człowieka, który ogląda pornografię według badań, no to jest można przerównać do poziomu człowieka, który zażywa kokainę. Jest to ten poziom. Znaczy, ja chciałem zwrócić na to uwagę, że w pewien sposób, jeżeli mówimy o pewnej epidemii, no to tak żyjemy w świecie epidemii pornografii, bo i wydaje mi się, że to jest coś, z czego nie wszyscy sobie zdają sprawę. 70 dzieci deklaruje, że treści pornograficzne jest po niej jest sięgnąć bardzo łatwo, z czego jedna prawie, jedna, jedna czwarta dzieci ogląda treści pornograficzne codziennie, codziennie. Ze względu na łatwość tego dostępu. Jeżeli mówię, ja mówię świadomie o epidemii, bo statystyki i tutaj hełpią się różne właśnie portale pornograficzne, strony pornograficzne z tego, mówiąc, że kiedy ja rozmawiam z panem redaktorem, no to w ciągu jednej minuty prawdopodobnie w tym czasie 220 tysięcy osób jest na stronach pornograficznych. Więc jeżeli mówimy o pewnej epidemii i bardzo wiele z tych osób tkwi w nałogu, no to jest właśnie epidemia uwikłania w nałog pornografii. Jest um, projekt um, obywatelski, projekt ustawy, Sądzi pan dyrektor, że znajdzie poparcie w Sejmie, bo y, przemysł pornograficzny to jest biznes. Za tym stoją duże pieniądze i zapewne też wielu lobbystów. Bardzo na to liczymy. E, bardzo na to liczymy. Dlatego też y, z pewnym. Radością przyjąłem deklarację Ministra Gramatyki, że trwają prace nad takimi projektami. Oczywiście przyjmuję to też z realizmem, to znaczy dopóki nie poznamy założeń, no to my robimy swoje, tak? czyli staramy się zbierać jak najwięcej podpisów i też yy, znaczy no, myślę, że jest to możliwe, jeżeli tak naprawdę bardzo wiele środowisk, ruchów zaangażuje się w to społecznie. Jest to zebranie 100 tysięcy podpisów w 90 dni, jest nie lada wyczynem, a mamy szansę to zrobić tej jesieni. Zatem pytanie, jak można się podpisać pod projektem, jak e można go poprzeć? Oczywiście zachęcam przede wszystkim do tego, żeby włączyć się w zbiórkę podpisów. Wszystkie, wszystkich liderów, ruchów, wspólnot, proboszczów, księży, ktokolwiek widzi, rodziców w szkołach, gdzie się tylko da, trzeba wejść na stronę stopnarkotykowi tam można wejść w taką sekcję zbiórka podpisów. Skąd można pobrać kartę? Oczywiście staramy się też zachować, e, dochować wszelkiej staranności, aby w sposób odpowiedni były zabezpieczone dane osobowe, bo to jest też bardzo ważne przy tego rodzaju zbiórkach i to podkreślamy. Stamtąd można po, zebrać, e, pobrać kartę, należy na karcie zebrać e, podpisy, e, a następnie kartę odesłać na adres komitetu, który jest podany również na tej karcie, a także którą się dostaje mailem. Równocześnie zaznaczam, że jeżeli ktoś pobiera kartę, to dostaje też od razu takie szkolenie, jak to robić. E, też, żeby chronić dane osobowe, jak to robić też skutecznie. Można tam też pobrać na tamtej stronie ulotkę, która myślę, że może pomóc w wielu rozmowach. Tam są też takie statystyki, które między innymi tutaj panu redaktorowi przytoczyłem, to na czym opiera się ten projekt, a także sam opisany jest sam mechanizm obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. I tymi informacjami kończymy nasz program. Naszym gościem był dyrektor Centrum Życia i Rodziny Marcin Perłowski. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.